Jest! Jest! Zatrzymaj się! Nie! To jest coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Dol! Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA, ale dzisiaj nie będzie prawdziwego życia, spokojnie moi drodzy, wiem, że czekacie na ten 30 odcinek. Dzisiaj będzie GTA z modami, druga seria na moim kanale, druga najbardziej lubiana seria na moim kanale, witam was bardzo serdecznie. Co planuję dzisiaj moi drodzy? Dzisiaj przejdziemy sobie właśnie z tym oto tutaj Gienkiem, tak, to jest Gienek, poznajcie Gienka. Ma piękne tatuaże i pięknie jest wyrzeźbiony i w ogóle ma piękne afro, tak, ale spodnie ma brzydkie, nie podobają mi się. Będziemy sobie robić parkura. Gienek jest bardzo dobrym parkurowcem i dzisiaj będzie właśnie ze mną przechodził parkura. Mam nadzieję, że uda mi się dwa parkury dzisiaj zrobić. W międzyczasie jeszcze będzie recenzja, malutka recenzja myszki, która będzie w połowie odcinka. Mam nadzieję, że wam się również spodoba, moi drodzy. Nie ma co tutaj gadać, łapeczka w górę, komentarz. Oglądajcie odcinek do końca, będziecie wiedzieć co napisać w komentarzu dzisiaj, ponieważ zawsze coś jest do napisania, zawsze jakaś interakcja musi być. Moi drodzy, rozpoczynamy, tak więc parkour numer 1, link oczywiście do mapki w opisie. Będziemy starać się wszystko biec, ale nie wszystko oczywiście nam się uda biec, tak więc no musimy uważać. Okej, piękny zachód słońca jest, ale myślę, że sobie to zmienimy, wiecie, żebyśmy mieli jednak wszystko, o, wszystko, podgląd na całą mapkę. Okej, czy ja mam tam skoczyć? Tak, ja mam tam skoczyć. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę się tak... Gienek, to nie miało tak wyjść? Testowałem tę mapkę właśnie do momentu, gdzie przeskoczyłem tam dalej i wszystko szło jak z płatka. A teraz nagle Gienkowi się zachciało nurkować. Czemu on nurkuje? O mój Boże, nie mam zielonego pojęcia. I patrzcie, i tak się właśnie z nim dzieje. Chyba go trema zjadła przed odcinkiem, wiecie? O! Mamy to moi drodzy, jesteśmy, no dobra. Zapiszmy sobie tutaj checkpoint, ja będę zapisywał checkpointy ze względu na to, że po prostu może być nieciekawie w pewnych momentach. Czemu Gienek wszedłeś do środka zamiast skoczyć? Nie mam zielonego pojęcia, co ty zrobiłeś teraz, stary, i mamy chyba problem, wiesz? Bo będziemy musieli, no, tak myślałem. Strzelam, że musimy to, o, w ten sposób zrobić. Okej, Gienek już się ogarnął, wszystko jest pod kontrolą. Teraz tutaj i dobrze nam idzie, parkour. Zaczyna się teraz dopiero zabawa, można powiedzieć. Okej, myślę, że checkpoint, checkpoint, mamy, że... Mam, no, o Jezu, jak się spultałem. Mam nadzieję, że nie jesteście źli. Dobrze, dobrze, jesteśmy w środku. Że nie jesteście źli o to, że po prostu robię checkpointy, ale nie jest to proste. I żeby się bardziej nie denerwować, to po prostu sobie robię takie checkpointy. Okej, i czy my mamy przejść po tej właśnie tutaj desce, po tym czymś? No nie wierzę w to, przecież to jest nierealne. Gienek jest za gruby, żeby to zrobić. Halo, no mówiłem. O, 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 wow, wow. Gienek, nie rób tego, nie odwracaj się. Przejdźmy to na raz, przejdźmy to na raz, przejdźmy to na raz. Idzie pięknie, idzie pięknie, idzie pięknie. Genuś, 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 mordo, brawo. Mamy to moi drodzy, jesteśmy dalej, dobra. Najtrudniejszy moment chyba za nami. Nie zapomnijmy oczywiście sobie zrobić checkpointa. Mordki, tak, co chciałbym powiedzieć, bo pewnie... Aha, pewnie będę musiał wskoczyć tu do koszyka, dobra. Pewnie część z was... Pewnie część z was chce się dowiedzieć, kiedy prawdziwe życie. Otóż za dwa dni już, tak więc... Będzie się działo, naprawdę, będzie się działo, ale ja się teraz muszę skupić, wiecie? Muszę się skupić, a on się potyka! Gienek, podobno jesteś dobrym parkurowcem. Wcale tego nie widać. Wow, dobra, wskoczył, wskoczył. Jezu, ten Gienek jest jednak trochę słaby, jest łamagą totalną. Wow. Czemu on się potyka za każdym razem, jak próbuje nim skoczyć? Ostatnimi czasy seria GTA z modami tylko i wyłącznie przyprawia mnie o rage. Po prostu, no to już... O, udało się. To już jest tradycja, że w tej serii po prostu non-stop dzieją się jakieś dziwne rzeczy, jak na przykład łamaga Gienek, którego polecono mi do parkura, a gość jest tak słaby, że po prostu nie potrafi przeskoczyć najprostszych rzeczy. O mój Boże. Coś ty zrobił! Jest! Jest! Zatrzymaj się! Nie! To jest coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Jest! 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 Wow, skoczyłem na trainerze, bo ja już po prostu, moi drodzy, wysiadam, ale udało się wreszcie, dobra. 10 minut nagrywki, nie wiem jak u was, ile u was będzie trwał ten odcinek.
ale na pewno nie będziecie mieli 10 minut. Masakra, ale dobra, wydaje się to teraz proste, to co mamy przed sobą, tak więc no dobra. Gienek, liczę na ciebie, jesteś słaby, ale już dokończmy z tobą ten challenge. Dokończmy, żeby wszyscy byli zadowoleni, kurczę. Mamy jeszcze jeden, nie wiem czy w ogóle będą, moje nerwy mi pozwolą na to, żeby go zagrać. Mam nadzieję, że jednak tak. Ło. Na raz to robimy, stary, na raz to robimy bez żadnych checkpointów, to jest akurat proste, to już robiliśmy na odcinku. Nawet przyspieszę, pozwolę sobie przyspieszyć, jestem cwaniakiem, dobra, mamy to, idziemy dalej, moi drodzy, zobaczcie, pięknie już to wygląda, tam jest finish, o mój Boże, tam jest finish, ciekawe. Mam nadzieję, że zaraz tam dotrzemy, moi drodzy, zapraszam was serdecznie jeszcze na mojego Facebooka i bardzo dziękuję, że tak fajnie, taka fajna jest aktywność pod tymi filmami. Dobra, co my teraz mamy zrobić? Wow, czyżbym miał wejść do góry po tych ławeczkach? Chyba tak, chyba to jest cel teraz nadrzędny, ale teraz nie mogę skoczyć. Why? Nie mogę skoczyć. Halo? Halo mordy, co się dzieje? O dobra, ale w ten sposób mogę skoczyć. Dobra, witam panią, witam pana. Tu jakieś kolektory dziwne, okej, zapiszmy sobie checkpoint. Okej, checkpoint zapisany. Kurde, już się ciemni prawie, tak? Czyżby się ciemniło? Cały dzień... Kurczę, zajęło nam to przechodzenie parkura, mam nadzieję, że jednak nie. Okej, i teraz bardzo ciężka. Nie, to nie jest ciężkie w sumie, już dzisiaj mnie nic nie zaskoczy, kurczę. Po takiej cienkiej linii szliśmy, to zupełnie na nas nie robi wrażenia. I w sumie racja. Gienek, a coś ty teraz zrobił? LOL! Wreszcie, a co tutaj mamy zrobić? Są łódki i co pod tymi łódkami będzie? Co to ma być? Halo, co tu... Aż se checkpoint zapiszę, bo się cykam trochę. I czyżbyśmy mieli finish na dole? Jak my się tam mamy dostać? Przecież my nie mamy nawet spadochronu. Spróbujmy, może nam się otworzy spadochron. Wow, udało się! Wow! Jest! Jest! Wreszcie, o mój Boże, ile ja się męczyłem z tym challenge'em. 20 minut nagrywania. Moi drodzy, udało nam się. Przed wami za momencik już drugi challenge, ale wcześniej, w międzyczasie, króciutka recenzja. Płonijmy na chwilę od GTA, moi drodzy. W ostatnim czasie otrzymałem od was ogrom wiadomości, której tematem była moja myszka. Chyba wiem, czym to jest spowodowane, nie oszukujmy się. Do najcichszych ona nie należy. Mowa tu o myszce gamingowej Corsair Qatar. Myszki, której używam od kilku miesięcy i dziś mogę już śmiało powiedzieć, jakie są moje odczucia. Krótko o designie. Mysz jest niewielkich rozmiarów, wygląda bardzo basicowo, brak jej niepotrzebnych dodatkowych przycisków, których i tak bym nie używał, za co mysz u mnie ma ogromnego plusa. Jest zdecydowanie mniejsza od mojej poprzedniej myszki, jeśli chodzi o jej używanie. Na początku ciężko było mi się przyzwyczaić. Jednak teraz mogę śmiało stwierdzić, że do tej pory jest to najlepsza mysz, jaką miałem, przeznaczona typowo dla graczy, spełnia moje oczekiwania. W 100%. Podsumowując, zaletą tej myszy jest zdecydowanie prosty design i świetne przystosowanie do gier, minusem natomiast cena i to, że czasem przeszkadza nam na odcinku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, sprawdźcie link w opisie, a my tymczasem lecimy dalej z odcineczkiem GTA. Moi drodzy, przed wami mapka numer 2 i przed wami nowy śmiałek. Śmiałek, który jest zdecydowanie lepszy od Gienka. Gienka, tak, wyleciała mi jego nazwa, wybaczcie. Gienek był słaby, ale teraz przed wami, proszę państwa, najbardziej wysportowany człowiek w Los Santos, Maurycy. Pozory mylą, moi drodzy, zaczynamy parkour Maurycym. Zobaczcie na te jego kocie ruchy, patrzcie jak on się pięknie rusza.Ja się wcale nie dziwię, że jest najlepszą osobą tutaj w tej grze. Maurycy jest naprawdę fajny i teraz, moi drodzy, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarz. Co sądzicie o Maurycym? Rozpiszcie się, na przykład Maurycy is the best, Maurycy jest najlepszy, Maurycy jest lepszy od Gienka, czy coś w tym stylu, możecie kombinować. Inwencja twórcza, najlepszy komentarz dostanie ode mnie nagrodę, tylko nie zdradzę wam tutaj jaką nagrodę, oczywiście ta osoba, która dostanie. Napiszę ten najlepszy komentarz, to będzie wiedzieć. Patrzcie co robi Maurycy, jak on się tutaj pięknie przemieszcza. Zrzuca wszystko po drodze, bo dla niego to nie jest straszne wcale. Lecą doniczki, bo on jest silny. Jego masa i jego wszystko tutaj naprawdę... Jego wszystko tutaj. Emotion, aż nie wiem co powiedzieć, moi drodzy. Patrzcie jak nam teraz idzie, zdecydowanie lepiej niż właśnie Gienkiem. Gienek był słaby, chociaż teraz Maurycy, challenge dla ciebie, mordo. Jak to zrobisz to na raz, bez spadnięcia, to jesteś po prostu mistrzem świata. LOL!
Ja po prostu nie mam pytań, co tutaj Maurycy wyczynia. Jest zdecydowanie lepszy od Gienka. Nawet się nie przewraca tak jak on. Patrzcie, no to jest prawdziwy chłop ze stali. Ja nie wierzę, nie wierzę w to, co się dzieje po prostu. Przechodzimy sobie za pierwszym razem. Checkpointy nam są do niczego tutaj niepotrzebne, bo tutaj Maurycy robi niesamowitą robotę. Jest lepszym parkurowcem niż Gienek. To już w zupełności wiem. Okej, dobra. Teraz trzeba zapisać checkpoint, nie ma innej opcji. Chociaż ta rura jest specjalnie przystosowana pod Maurycego, bo jest gruba. Nie, Maurycy, nie słyszałeś tego, nie jesteś wcale otyły. Wow, no i usłyszał, zobaczcie, i spadł. I bęk, no i mamy to, dobra, jesteśmy. I co my tutaj mamy zrobić? Pewnie wejść tam, do środka, tak coś strzelam. Jest, udało nam się, fajna mapka w ogóle. Bardzo fajne mapki, teraz jakiś nowy twórca wszedł na stronę GTA 5 Mods, przez co mogę pokazywać wam właśnie te mapy, bo robi bardzo fajną robotę i ma... Wow, no nie, kurde. No i musimy od nowa. Robi bardzo fajną robotę, ma kilka bardzo fajnych mapek, jeszcze jest kilka mapek, niektóre są wkurzające, tak jak ta wcześniejsza, albo teraz na przykład, jak Maurycy mu nie wychodzi, ale no to już jest urok tych właśnie challenge'owych mapek. Dobra, muszę się skupić, zaraz wracam, jak będę po drugiej stronie. Moi drodzy, piękny zachód słońca, Maurycy wspina się, ależ ta woda tam świetnie wygląda, naprawdę cudownie. Spinamy się, jesteśmy coraz bliżej mety, finisz już jest bardzo blisko. O mój Boże, Maurycy zrobił to i to bardzo prosto. Coś nieprawdopodobnego, liczę na wasze komentarze. Jak... Wow, co tu się stanęło? Wow, aż się ewakuowałem i chyba to był błąd. Maurycy, nie wiem, co ty zrobiłeś, ale spróbujmy jeszcze raz. Piszcie oczywiście, jak to zrymowałem fajnie. Piszcie oczywiście, co sądzicie o naszym Maurycym. Jeśli ta seria wam się podoba i takie mapki wam się podobają, również napiszcie komentarz i zostawcie łapeczkę w górę, będę wiedział, że chcecie takich łapek więcej. Okej, jesteśmy nad tym kołem, diabelskim młynem, no pięknie. Ale teraz co? My mamy to przeskoczyć? Niemożliwe, przecież jak my tam mamy wskoczyć? Ja coś chyba zepsułem? Aczkolwiek, czy my mamy wskoczyć na diabelski młyn czasami? Nie do końca jestem pewien, jak to zrobić, patrzcie, jak to ogarnął, mały, tak ci będę mówił, nie, no może mały nie jesteś, ale jesteś Maurycy. Dobra, patrzcie, moi drodzy, gdzie jesteśmy, patrzcie, gdzie jesteśmy i to się dzieje naprawdę przy pięknym zachodzie słońca. Maurycy dotarł do mety, coś nieprawdopodobnego, jak szybko mu to poszło i jego mina, ta jego mina ciągle niewzruszona, zobaczcie. On sobie nie zdaje sprawy z tego, co zrobił. On jeszcze jest w szoku, on ma otwarte oczy bardzo szeroko. No i udało mu się. Moi drodzy, dziękuję wam za ten dziwny odcinek. Bo był dziwny dla mnie, kurczę, dla osoby, która nagrywa, ponieważ ponad pół godziny materiału mam. Był troszeczkę dziwny, długo nagrywałem. Mam nadzieję, że fajnie to wyszło i że fajnie to pomontowałem. Dzięki wielkie, moi drodzy, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby ocenić Maurycego w komentarzach. I napiszcie również, czy ta seria wam się podoba. Zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się. Za dwa dni kolejny odcinek.